Pani senator Helena Chatka, pan senator Martynowski i pan senator Piecha. Proszę bardzo, pani senator Chatka. Pani minister, nie pierwszy raz w naszym kraju mamy taką sytuację, że w ciągu roku budżetowego trzeba zajmować się po analizie budżetu, budżetem. Taką sytuację mieliśmy chyba w roku 2001 albo 2002. Jeszcze sytuacja była dużo poważniejsza. Ja rozumiem sytuację, że budżet ma mniejsze wpływy. Ja chciałabym się panią minister, bo to jest konsekwencja kryzysu światowego i problemów, które nie tylko w naszym kraju występują. Ja chciałabym panią minister spytać o inny obszar, czyli o decyzję rządu o ograniczaniu wydatków różnych instytucji publicznych, jednostek budżetowych w stosunku do planu, które przyjęły na rok 2013. Chciałabym wiedzieć, czy ten program został wdrożony. I jakby pani była uprzejma powiedzieć, z jakich wydatków, które były wcześniej planowane, musimy zrezygnować. Proszę bardzo, senator Martynowski. Pani minister, jakby pani mogła się odnieść, tutaj mam przed sobą taki raport PWC i w tym podsumowaniu możemy przeczytać, że w zależności od przyjętych założeń luka podatkowa VAT w Polsce wynosi od 36,5 miliarda do 58,5 miliarda złotych. Co Ministerstwo Finansów zamierza zrobić, żeby ta luka była coraz mniejsza? To jest pierwsze pytanie. A następne, pan minister Janusz Cichoń, czyli sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, na 46. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 lipca powiedział tak: samorządy także partycypują w ryzyku związanym z tym, jak kształtuje się sytuacja gospodarcza. Trudno sobie wyobrazić, że w państwie unitarnym tego typu sytuacji nie będą miały wpływu na kształtowanie się finansów samorządów. One także muszą to brać pod uwagę. Partycypują w tym ryzyku i trudno sobie wyobrazić, żebyśmy w jakiś cudowny sposób uzupełniali ich budżety w trakcie roku. Co mają, pani minister, w takim razie zrobić te samorządy, które opierały swoje budżety na wyliczeniach ministra finansów? Przypomnę, chociażby wzrost CIT-u miał być ponad 11%. Teraz niektóre jednostki mają wielkie, olbrzymie problemy. Tutaj był już podawany przykład Mazowsza. Pan marszałek Struzik do parlamentarzystów wysłał taki list, w którym pisze, że 348 milionów złotych mu w tej chwili brakuje. Co może pani tym samorządom powiedzieć? Dziękuję. Dziękuję. Pan senator Piecha. Dziękuję bardzo, pani marszałek, wysoki senacie, pani minister. Na początku chciałem do pani senator Chatki powiedzieć, że tak, że mamy prehistorię. Ja nie jestem hagiografem rządu SLD, który nowelizował w 2001 roku budżet, ale nie trzeba aż taką pamięcią odległą, trzeba świeżą pamięcią się posługiwać. W zeszłym roku też żeśmy nowelizowali duży budżet i zaraz po tej nowelizacji były zapowiedzi tej samej przecież ekipy, że w tym roku to już jest budżet doskonały. No wiemy, że doskonałość skończyła się mniej więcej w czerwcu. Ale jako, że skoro jesteśmy przy tego typu debacie, to musimy być precyzyjni, w związku z tym zbieramy pewne informacje. Po to, żeby przypadkiem się nie okazało, że wzorem klasyka pana premiera Górczaniego to hasło, że kłamaliśmy rano, w południe, wieczorem i w nocy, się nie odnosiło akurat do tego rządu. Więc niech mi pani powie dwa takie pytania, które mi jeszcze brakuje. Na jakim etapie jest realizacja potrzeb pożyczkowych Polski? Jakie jest zaawansowanie tego procesu? Czy wszystko, co było do pożyczenia i zaplanowane w budżecie, już jest pożyczone? Bo oczywiście można sobie robić zakładki, tak jak sobie zrobiono zakładkę tajną z Narodowego Banku Polskiego, bo to przecież wiadomo, że politycy zmuszają Narodowy Bank Polski do wpłacania określonych kwot. I to jest zakładka, która w budżecie rzadko się pojawia. No, panie minister, no, dziećmi nie jesteśmy. Każdy minister robi tajne zakładki. I druga sprawa, jakie jest aktualnie oprocentowanie papierów dłużnych na rynkach międzynarodowych, polskich papierów dłużnych i czy jest prawdą, że to oprocentowanie nie wpłynie na realizację kosztów obsługi obciążenia zagranicznego w przyszłym roku budżetowym, jak zapewnia minister Rostowski. Ja powiedziałem już jedno, że ja nie muszę wierzyć, ale żeby ten klasyk górczany węgierski się nie powtórzył o tym kłamaniu. Więc chciałbym, żeby każde słowo, które pani minister teraz powie, będzie zapisane. Bo nie jest przecież możliwe, żeby państwo jako rząd mniej więcej na początku tego roku nie wiedzieli, co się z tym pięknie przyjętym budżetem stanie w
połowie roku. Dziękuję. Dziękuję, proszę pani minister. Dziękuję bardzo. Może zacznę, jeśli państwo pozwolicie, od ostatniego pytania pana senatora. Zaspokojenie potrzeb pożyczkowych to jest około 90% dzisiaj. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam pytanie pana senatora dotyczące wpływów z NBP-u. Czy były... Znaczy my, ja tak jak powiedziałam i mówiłam to przy budżecie, my tego nie planowaliśmy. Były liczne pytania przy budżecie na 2013. Dlaczego nie zakładamy? Ja też mówiłam otwarcie, nie zakładamy, bo w planie finansowym przedstawionym przez NBP, NBP nie zakładał konserwatywnie tak jak NBP. Nie przyjęliśmy i to mówiliśmy. Jeżeli chodzi o oprocentowanie, to jeżeli chodzi o papiery dwuletnie, najbardziej aktualne dane, dwuletnie to jest 2,86, pięcioletnie 3,52, chyba się na końcówce nie pomyliłam, i dziesięciolatki to jest 4,18. Nie mam w tej chwili takiej wiedzy, panie senatorze. Nie brałam tych informacji ze sobą. Jeżeli chodzi o to, czy nie wpłynie to na koszty obsługi, to też takie pytanie jeden z panów senatorów zadał. Ja mówiłam, nie wpłynie, zakładamy nawet w miarę możliwości pozyskanie pewnych oszczędności w stosunku do planu wskutek sposobu zarządzania tym długiem. I przy tym kosztami obsługi. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć ile, ale nie zakładamy, że w ogóle podniesiemy koszty obsługi długu. Również po nowelizacji. Było zaplanowane 43. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, budżet nie jest skonstruowany jeszcze na 2014 rok. Nie wiem, jakie będą wyliczone koszty obsługi długu. Ale ja w tej chwili nie potrafię się do tego odnieść, panie senatorze. A ryzyko kursowe chociażby, bo ono przecież ma wpływ, prawda? Inflacja ma wpływ, do tego rozumiemy i tak dalej. Pyta mnie pan senator o ten rok, czy było to uwzględnione wszystko, czy... Tak, tak, wszystko było to uwzględnione. I przy tych, tak jak cytował pan senator, pana ministra Rostowskiego, również ostatnie nasze analizy w ostatnim tygodniu również nie wskazują na możliwość przekroczenia planu kosztów obsługi długu. Kolejne pytania. Jeżeli chodzi o przepraszam, już tak zacznę od końca, skoro już rozpoczęłam od odpowiedzi na pytanie pana senatora Piechy. Senator Martynowski, co do tej luki, pozwolę sobie, że przekażemy odpowiedź na piśmie z właściwych komórek ministerstwa. Natomiast jeżeli chodzi o odniesienie się do wypowiedzi pana ministra Cichonia i o partycypacji samorządów jakby w obecnym kryzysie i sytuacji, no chciałabym zwrócić uwagę na kwestię następującą. To, że jest takie spowolnienie i kryzys, dotyka również tej części sektora rządowego. I efektem tego kryzysu jest ograniczanie między innymi wydatków, z czym będziemy mieli do czynienia za chwilę przy przedkładaniu przez rząd noweli do ustawy budżetowej. Nie jest to tylko zmiana sytuacji, która rzutuje na samorządy. I trudno sobie wyobrazić sytuację taką, że w momencie, kiedy zmienia się sytuacja gospodarcza, realizacja wszelkich założeń przyjętych w budżecie może następować według tych samych wskaźników czy założeń, jakie miały miejsce na początku. Dlatego myślę, wypowiedź pana ministra Cichonia, którą pan senator zacytował, czy też odniósł się do niej, dotyczyła takiej właśnie przenośni, że również po stronie samorządów musi być odpowiednio elastyczne odniesienie się do tego, co się dzieje na zewnątrz, jak realizowane są dochody własne, do których należą również te podatki, podatek dochodowy od osób fizycznych czy podatek dochodowy od osób prawnych, i konsekwentnie takie kształtowanie budżetów bądź ich modyfikowanie, które pozwolą na ich właściwą realizację przy uwzględnieniu spadku dochodów. I to, rozumiem, miał pan minister na myśli, mówiąc o partycypacji samorządów w kryzysie, jeżeli dobrze zapamiętałam to ten cytat, który pan senator przedstawił. Jeżeli chodzi o pytanie pani senator dotyczące ograniczania wydatków, z czego musimy zrezygnować? My oczywiście przygotowujemy się do tej noweli, ona nie jest zakończona. Dzisiaj nie mogę państwu powiedzieć, gdzie dokładnie te wydatki będą ograniczone, ale z całą pewnością nie są one narzucone co do
tytułu, z którego muszą być ścięte, jeśli mogę tak powiedzieć. Taka analiza jest dokonywana. Oczywiście znamy potrzeby dotyczące tego ograniczenia, tak jak było to wielokrotnie tutaj już powtarzane w tej sali, że będzie to około 8 miliardów złotych, może trochę mniej. Trudno w tym momencie powiedzieć, prawda? Cały czas też będziemy przy konstrukcji budżetu brali pod uwagę i tą stronę dochodową, która w danym momencie będzie miała miejsce, ale to dysponenci, znając od wewnątrz swoje budżety, mając na uwadze priorytety, które powinny być zrealizowane, ale również zobowiązania wymagalne, które nie mogą zostać i rodzić konsekwencji w postaci odsetek, że one również w pierwszej kolejności muszą być zrealizowane. Te różne wytyczne, jeśli mogę tak to określić, będą brane pod uwagę z całą pewnością przy propozycji przez poszczególnych dysponentów cięć w swoich budżetach. Dzisiaj nie możemy jeszcze powiedzieć, jakie dokładnie będą to tytuły, jakie paragrafy czy też działy.